Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Puśćcie wodę, bo tam jest w środku. Wodę puśćcie. Oni się będą zwijać. Przeszedł, tak, no my tak, tam jeszcze tak. Mamy ten. Stopu, ja wiem. Filmować, bo zaklejamy. Kapitan Jarosław Kucharzak, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej. Kapitanie, przede wszystkim może zacznijmy od tego, co było przyczyną pożaru. Pan akurat, no, szczęście w nieszczęściu, był na miejscu i sam powiadomiał kolegów ze Straży Pożarnej, że no, coś się dzieje niedobrego. Na tę chwilę ciężko określić przyczynę powstania pożaru. Tutaj faktycznie w pierwszej fazie rozwoju tego pożaru byłem na miejscu, gdyż akurat przejeżdżaliśmy pobliską drogą jadąc do zakładu, innego zakładu, przeprowadzić tam czynności kontrolne. Stąd też szybkie zgłoszenie, szybka dyspozycja dużych sił i środków, które pewnie w dalszej fazie pożaru pozwoliły na jego szybkie opanowanie. W tej najnewralgicznej momencie całej akcji, ile brało udział strażaków w ogóle, ile osób było zaangażowanych, jednostek w te działania? Na chwilę obecną nie mam dokładnych danych odnośnie ilości strażaków na miejsce. Te dane spływają szczególnie z jednostek OSP, których nie mamy na bieżąco w systemie. Aczkolwiek w zdarzeniu brało łącznie udział 32 zastępy Straży Pożarnej, zarówno z Państwowej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej i na pewno ponad 100 strażaków. Przybyły też jednostki z odległych miejscowości Kalisz, Poznań. Tak, mieliśmy zastępy skierowane do tej akcji gaśniczej z powiatu Wieruszowskiego, Ostrowskiego, Kalickiego oraz Ostrzeszowskiego. Przybyła również grupa operacyjna komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z Poznania. Istniało zagrożenie dla tych budynków, które były w bliskim sąsiedztwie z tą halą. To było kilkanaście metrów praktycznie, mówię było, bo to już są pogorzeliska po hali. Tak, mieliśmy bezpośrednio zagrożone 3 budynki mieszkalne, a także 2 budynki gospodarcze. Wszystkie te obiekty udało się uratować. Tutaj w początkowej fazie decyzje dowodzącego akcją były takie, aby bronić tych istniejących obiektów, aby ten pożar nam się na nie nie rozwinął. Tak naprawdę z tej hali, a zwłaszcza z tego, co było w środku, nic nie zostało. To są pogorzeliska, to jest ruina już. Dokładnie tak, czy były na miejsce inspektor nadzoru budowlanego, prawdopodobnie wyda decyzję o nakazie rozbiórki pozostałej części zakładu. Szacunkowe straty, mówi się o 1,5 miliona, czy to jest adekwatna kwota? Myślę, że tak, aczkolwiek tutaj jeszcze akcja trwa, nie została ona zakończona i dokładne ustalenia z właścicielem odnośnie strat materialnych zostaną poczynione, aczkolwiek wstępnie szacuje się to na około 1,5–2 miliony. No i na koniec jedno najważniejsze pytanie, uspokojmy wszystkich, nikomu nic się nie stało? Tak, nie mamy żadnych osób uszkodowanych. Informacja, która do pierwszego dowódcy dotarła o tym, że wszystkie osoby będące w obiekcie ewakuowały się przed naszym przybyciem i nikomu nic nie jest, się potwierdziła, także nie mamy żadnych osób uszkodowanych w tym zdarzeniu. A w newralgicznym momencie ile mogło być tam osób? Było 15 pracowników w zakładzie.